Witam Was wszystkich, dziękuję, naprawdę dziękuję, że jakoś tam wspieraliście mnie, pytaliście się kiedy, co i jak. Postarałem się to zmontować w jednym kawałku, chociaż wieczór i poranek, ale udało mi się 3,5 godziny, krok po kroku omawiałem, kiedy tnę, co tnę, dlaczego kleję, połączę coś tam. Wiecie o tym, że ja nie jestem mistrzem i nie mam w ogóle o sobie takiej oceny. Bawię się, dzielę się, zapraszam tych, co chcą przypomnieć sobie. Wiem, że są techniki lepsze, wiem, że gdzieś tam zaginęły w czasie też i lutowania, i klejenia, i cięcia, i nożyczkami, i budaprenem, coś tam. Ale naprawdę, kochani, chodzi o zabawę, żebyśmy tutaj fajnie się bawili, tak? Żebyśmy wspierali się, żeby działali. Nikomu nigdy nie powiem nic złego, albo też nie mam się za mistrza i w ogóle nawet ma być zabawa, więc zapraszam do oglądania. Będzie czas podany każdego kawałka poniżej w opisie, linki, żebyście widzieli, tak? Że to nie jest model w godzinę 3 zrobienie jakiś 500 sztuk elementów i to zmontować. Musi być czas, musi być swoboda, musimy mieć w tym przyjemność. Jeśli ktoś ma przyjemność, na pewno przejdzie przez każdy etap budowy. Wtedy zobaczy, jakie ma wyniki, jakie w ogóle emocje, tak? Bo każde hobby to są emocje. Ja w ogóle, wow, każdy model oglądał, kurna, kiedy ja to, chociaż mam 50 ponad lat. Cieszę się tym, że córka mi kupi model, albo gdzieś zobaczę, w gazetek mam jakiś coś tam, gdzieś jakiś stary egzemplarz na Allegro, OLX, jakby tam go zwał. Wiem, że życie płynie, mamy czasem ochotę coś zrobić, ale nie wiemy kiedy, jak i co i dlaczego. Czasem potrzebujemy osoby, które nam wesprą i powiedzą, fajnie, no zróbmy to i będzie ten. Więc jeszcze raz zapraszam, oglądajcie. Jeśli coś wyszło mi gdzieś tam, coś jakoś, to nie jest efekt. Chciałem wam szybko pokazać, tak? Budowa modelu czasem trwa dłużej, ale doszedłem do wniosku, że przejdźmy przez pierwszy krok. Tak? Zacznijmy. Wyjdzie, nie wyjdzie. To nie jest to, nie w tym momencie, tak? Każdy ma swój czas, każdy podgląda nieraz elementy, jakie trzeba dwa razy obejrzeć, podpatrzeć kogoś, wtedy jest wow, no przecież to tak miało być, tak? Naprawdę, bawcie się. Czy to będzie wędkarstwo, nie wiem, bieganie, sam biegałem, tak, 10 kilometrów jakieś tam, ale nie było to dla mnie. Modele plastikowe uwielbiam, nie mam kiedy. Buduję dioramy, tak, z Arduino bym chciał kiedyś wam pokazać jakieś łącze, nawet te programowanie AutoCAD-a bym chciał wam pokazać. Jezus, ja bym wam chciał, nie chciał ten, żeby podzielić się. Nic tutaj nie chodzi o to, żebyśmy tutaj za coś, nie wiem, komuś byli wdzięczni, coś tam. Chodzi o zabawę, tak, chodzi o pozytywne, mamy dziwne czasy. Teraz bawmy się, bawmy się. Nie, może, nie wiem, jutro mnie nie będzie, gdzieś tam pod pociąg wpadnę albo wypadek będę miał samochodowy, albo spadnę samolotem. Nie wiem, nie wiem. Pracuję, próbuję pogodzić to wszystko. Zachęcić Was, żebyście też gdzieś tam wykrzesali z siebie chwilę czasu z dzieckiem, sam ze sobą, w rodzinie, tak? Wsparcie bliskich ludzi, tak? Wiedzących, którzy jeśli idziesz i pokazujesz, że się tym bawisz, wcześniej czy później inni będą tobie też wspomagali, tak? Będą myśleć o tym, jaki model, jaki prezent. Będą z tobą jeździli na jakieś pokazy, na jakieś giełdy albo coś tam, tak? To jest kwestia, co robimy, jaką mamy pasję, ile energii w tym i to dobrej energii, tak? Żadnej złości do kogoś, że mi nie wychodzi albo o, taką głupio robię. W życiu na tym nie polega. W życiu mamy cieszyć się życiem. To, że ktoś tam ma więcej, czy ja, czy to tak naprawdę ważne. Dla niego jest to jest ważne, dla nas co innego, więc tutaj wybieramy sobie, dzielimy się tym. Wybierzcie tak, żeby było fajnie dla was, dla każdego, tak? Czy to będzie plastikowy model, czy to będzie kartonowy, czy to będzie kolejka H0. Ja jestem z pokolenia, które nie było tego, nie dla każdego, tak?
marzenia, pociąg gdzieś tam pod choinkę dostać, model, wow, domy harcerza, pamiętam, aż boksa gdzieś tam kiedyś dostałem. Więc nie przedłużając, zapraszam Was. Nieważne, nie musicie nawet mnie oglądać, tak? Możecie kogo innego podglądać, coś tam, nieważne. Chodzi o to, jeśli masz potrzebę, zacznij działać, zacznij budować. Będzie wtedy fajnie i dla Ciebie, i dla Twojej rodziny, i dla Twojego otoczenia. Więc zapraszam i dziękuję. Powiem Wam, że ten ostatni film tyle nam jakby wyjaśnił i podpowiedział, co dalej, tak? Według komentarzy budujemy dalej nasz japoński Raiden. Dziękuję Wam wszystkim, naprawdę. Jestem w szoku. Nawet nie wiem, co powiedzieć, że takie zainteresowanie tym, że... No okej. Okay. Dobra. Dziękuję po prostu no i do tematu przechodzimy. A zacznijmy tak. Najpierw przelecimy szybko przez części. Tak, wyjaśnimy sobie, co budujemy. Zacznę wycinać, przygotowywać i łączyć segmenty w jedną całość, tak? I według pomysłu na dzisiaj zbudujemy kadłub. Skupimy się na kadłubie i koniec, tak? Więc budujemy kadłub i przechodzimy, tak? I teraz tak. Nasz kadłub jest tutaj. Mamy części. Żebyśmy wiedzieli, jakie mamy części. 1, 2. To mamy tą część. Zaraz, tylko ja sobie tutaj pozwolę. 1, 2. Mamy część. To jest ta część. Powiedzmy, że mamy zrobioną. Potrzebujemy 3. 3B wręgi. Będziemy musieli wręgi wyciąć. I dojedziemy aż ten. Wręgi do skrzydeł ogona. To, żeby nie było wszystkiego naraz, to skupimy się na tym. Później zrobimy przy skrzydłach to na kąty natarcia skrzydeł, jak wyjaśnimy. Ok. Nie przedłużając, potrzebujemy wyciąć elementy. Tu mamy też pokazane fajnie. 1, 2, 3, 4. Piątka wchodzi nam jakby element 4, 4A. 4A to jest wręga, więc pewnie 5 będzie. Tak, wręga 5. I tu jest 5A. Ok. Pozwolę sobie to odłożyć na bok. Może ustawię tak. Moje nożyki. Pierwsze co zrobię, będę wycinał wręgi. Wręgi, które potrzebuję na ten moment. Więc mamy 3A, 3B, 4A, 5B, 5A, 6A, 6B. Tu nie będę brudził. Zrobimy tak. 8. Mamy 8B, 8A, 7A. Do tego mamy już widać element. No, element, tak. Dobra. 8B, 8A, 7A, 9A, 9B. 9B kończy nam się tu. Dobra. Tak, miałem kilka fajnych komentarzy. Przygotujemy się według jednego komentarza. Wiele osób wspominało o tym, że nie zabezpieczałem kartonu, tak, kaponem.
Pozwolę sobie na to, ponieważ bardziej się skupiłem na budowie. Karton wbrew pozorom nie jest zły. Powiem wam. Niezły egzemplarz trafiłem, więc no jest nieźle, ale zabezpieczymy na koniec lakierem, żeby kurz się nie czepiał. Dobra. I teraz tak, 3B, 3A. Potrzebujemy kartonik. Tak jak większość, tu mam 1 mm. Normalnie powinienem wziąć karton, ale wytnę to, co potrzebuję. Więc potrzebuję te elementy na ten moment. Pozwolę sobie tutaj. Wybaczcie mi, że to tak jakoś wygląda dziwnie, ale jestem po całym dniu pracy. Ale chciałem nagrać ten odcinek. Było pytanie, kiedy następny film, tak? Wybaczcie, mogę dzisiaj być trochę. O, gdzie to jest właśnie to? Muszę ostrze naostrzyć. Dobra. No, okej. Tu powinno nam klejem. Tak. Dziękuję za też informacje o taśmie dwustronnej. Panowie mówili, że pisali, że fajnie się sprawdza. I myślę, że wierzę. Trzeba wierzyć ludziom. Tak, w tym przypadku myślę, że mają dużo racji. Tylko, że ja jakby już zacząłem tą metodą i chciałbym, żebyście widzieli, co z tego wychodzi, tak? Jakby już nie przeskakiwać. Okej. Ale już powinno działać. Cyk, ja tutaj zrobię tak. Zakleję. W tym momencie, kiedy będzie nam schnął klej. Trochę oberwę. O tak. Chcę powierzchnię, żeby było równo klej. Wtedy on równo też schnie na całości. Powiedzmy, że mamy. Tu sobie pozwolę. I mam zaznaczone, jak kładłem. A już widzę, że tutaj już schnie. A jak schnie, to dobrze, żeby już przyklejać. Ok. Tutaj palcem. No i co? Gładko. Czasem, jak się przeciąga przy kleju, mogą dobrze mieć możliwość w jedną, przepraszam, w jedną stronę. Tu jest taki też, myślę, o, wypychać. Nie tak sobie jeździć. Lewo, prawo. Więc mamy przyklejone. I niech przeschnie. Dobra. Teraz płaszczyzny potrzebujemy. Tutaj niech to schnie. To co mówiłem. Duża powierzchnia zaczyna się wyginać. My sobie z tym poradzimy. Ja tu mam oprócz. To są wręgi. Czyste, czyste. Pozwolę sobie też tu przyłożyć czymś. Czymś, co waży.
A co tutaj waży? Powiedzmy, jedna paczka farb, druga paczka farb. Mam różne farby, bo też robię dioramę, jakby nie z kartonu, znaczy ze wszystkiego, więc pozwoliłem sobie swoje hobbystyczne potrzeby zapewnić, a że lubię różne wszystkie rzeczy, narzędzia, to żona się śmieje, że samochodu sobie nie kupisz lepszego, ale za to farby i narzędzia do modelarstwa to wszędzie i pełno. Ok, teraz płaszczyzna. Wiem, które płaszczyzny mam. Dwójkę już mam, więc potrzebuję 3, 4. Sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobrze. Poszukamy jeszcze, gdzie mamy. Bo szukam piątki. No i jest piątka. 6C też się znalazło. Dobra. Jak już widzę piątkę, to co tutaj? Tak. Dziękuję. Tak. Zrobimy, żeby nam było łatwiej. Arkusz sobie podzielimy, żeby nam tutaj nie. Dobra. Tu mamy skrzydła. Tu nie ma nic. Dobrze. Więc spokojnie. Pamiętajmy, że to jest zabawa. Skupiamy się. Ale relaksując się tak naprawdę. Tak? Dobrze mieć przestrzeń cichą, swój świat, żebyśmy sobie mogli spokojnie z pociechą, jak to mówią, czas. Tak, właśnie ten modelarstwo ma być relaksem, ma być czymś, co nas uspokaja. No i mamy w tym przyjemność, pozytywnie, fajnie. Dobra, lecę, gada. Tutaj uważam, żebym nie przeciął jakiegoś elementu. Cyk. Dobra. Tak wyciąłem. Jak wycinam, uważam, żebym miał numery. Widoczne narzędzie. Później gdzieś tam odłożę i nie wiem, który jest, tak? 5, 6C. 6C to pokażę Wam właśnie. To jest ta metoda, co mówiłem wcześniej. Taki zygzak, że można łączyć. Dobrze. Ok. Teraz potrzebuję też sobie wyciąć, co potrzebuję. 15, 7G w tej chwili. Dobrze. Jedynka to jest ten przód. 7G, 7H, 7E. To na to wygląda, że to jest kokpit. To są szybki. Później zrobimy wewnętrzny element. Jak skończymy kokpit, to on będzie wchodził tak. Nie? Jak tu pokażę Wam, jak już jesteśmy, tak. Kokpit. O. Kokpit. 7, 7C. I to będzie taki wkładany element. I później szybki zrobimy przezroczyste. Więc tak na szybko. Ok. 6C, 7C. Dobrze. 1C potrzebuję. Przepraszam. 1. No, jest zmęczenie, ale powiem Wam, że nie ukrywam. Cały tydzień pisałem z Wami. Bardzo fajna dla mnie w ogóle zabawa. Zabawa, w ogóle ten kontakt, każdy coś napisał, że jakie ma wspomnienia. Nie ukrywam, było ich dużo i też mi jakby przytoczyć, kto pisał, to pewnie będę pamiętał z czasem, przy następnych komentarzach, jeśli będziecie mieli ochotę pisać.
bo to też mogę dzisiaj ten odcinek w jakiś sposób może zepsuć, ale postaram się, żeby to było wartościowe dla Was. O. Dobrze. Elementy, to są elementy na później. Zostawiam dlatego w ten sposób, żebym wiedział, jakie cyferki, gdzie je mam. Z boku dobrze mieć miejsce, dlatego przestrzeń, nie ukrywam, mam tu przestrzeń i nie muszę jakby rozstawiać się, tak? Pozwala mi na to, że w każdym momencie, to jest właśnie fajne, żeby mieć taką przestrzeń, która nie generuje nam czasu, żeby rozstawić się gdzieś tam, coś tam. Wiem, że czasy są jakie czasy, trudno, ale jakiś kąt, nawet żeby szafa była zamykana, nie wiem, rozkładany, ale tylko rozkładam i mam, tak? Tu mam nożyki, tu mam coś. Przy modelarstwie kartonowym na początek niewiele jest potrzebne. Ważna jest jakby przestrzeń, żeby gdzieś nie było, trzeba było chować do pudełka, nie wiem, do jakiejś skrzynki, czy nawet do szuflady, tak? Dobra, 9. Teraz wycinam sobie każdy segment. Segment. Też by było pytanie o wręgi. Ja te wręgi już przygotuję sobie, jak wytnę. Wycinam tak, żeby każdy wycięty element miał numer. Już mam. Nie ukrywam, już widzę jedno, to żeby Wam, tak pomyślałem, czy powinienem się przygotować już z retuszem, żeby mieć przygotowane kolory, ale myślę, że chyba przydam się to jakby na bieżąco pokazać Wam, jak mieszam. I jest. I jesteśmy, tak? Numer 3. Dobrze. Numer 3. Okulary sobie zdejmę, bo mi już wiek nie pozwala, żebym... O, teraz widzę więcej. I teraz mogę sobie od ręki, co też można zrobić, i wycinam po zewnętrznej linii. Ale wolę przy linijce, bo jak sobie dziurę ciapnę, to już będę miał dziurę i będzie widoczna. To jest zakładka, która będziemy sklejać, tak? Więc każdy model, który ma takie, to jest przyklejane. W tym przypadku, jak będziemy zawijać, to będziemy tutaj od dołu przyklejać. Często jest tak, że przyklejamy tak. OK. I powolutku, spokojnie tutaj też jest taki, widzicie, taki będzie uskok, przełamanie tak zwane, znaczy, że coś idzie w bok. Można to nożyczkami. Możemy spróbować nożyczkami w tym przypadku. Tak, może być bardziej płynne. I szybciej. Pamiętajcie, uważamy. Jestem leworęczny, więc nie ukrywam. Bardzo ciężko dostać dla leworęcznych nożyczki na przykład. Albo noże.
Pamiętaj, że ten odcinek dość będzie długi z racji tego, że też były pytanie było moje, czy mam skracać, ale dość odpowiedzi było dość sporo, które mówiły, żeby robić całość. Więc całość. Teraz mam numer 3. Sobie pozwalam 3, żebym później nie szukał. Teraz sobie odstawiam. Cyk. Biorę sobie szóstkę. Nożyk. Wiecie co? Ostrze mi się tutaj. Ostrze mi tu się stępiło. Ale ja tu mam. Gdzie mam? Ja tu mam. Ostrza. No jak? Jak to mówię? Diabeł ogonem. Diabeł ogonem przykrył. Dobra. Robię tak. Ja bym ogonem przykrył. Jestem. Dobra, mam ostrza. To są nowe. Mam chyba około chyba 1000 tych ostrzy, więc nie będę już was męczył. I teraz tak sobie. Ostrze wymieniam, wyjmuję. Zostawiam sobie. Może kiedyś zabraknie, kto wie. Ale dobra, mam ostrze. Teraz jak mam nowe ostrze. Tu mam płynne cięcie. O, cyk, nie ma wtedy w ogóle szarpania i to jest ważne. I teraz jak sobie tu w kącik wciskam. I w kącik ciskam. I jeszcze z każdej strony kąta. O, i mam. I mam wycięte. Tu będzie wręga od skrzydła. I teraz w zależności jaką grubość kartonu użyjecie, tak? Tu miałem milimetr. To jest milimetr. Widzicie? I teraz jak wręgę nakleję na tą karton milimetr, to grubość papieru już będzie mi generowało wygięcie, tak? Więc mogę jeszcze raz linię. O, i wtedy będę miał miejsce już z naklejonym kartonikiem, więc tą wręgłą do skrzydła ono już mi się zmieści, bo to jest karton plus arkusz modelu. No i tak samo z drugiej strony sobie wezmę. Robiłem z tej strony, żeby było symetrycznie. Sobie tu już mam. I tu mam docięty do końca. Zobaczymy, do ciała, ok. I teraz mam, nie wiem czy widać, o, dobrze, teraz wycinam pozostałe. Może nożyczkami, mam takie nożyczki, mam różne nożyczki, tu by przydały się większe. Spokojnie, zrelaksujcie się. To jest wasze hobby. To jest wasza pasja. Nie, ono, nie może być emocji.
jakieś zdenerwowania, jakiegoś napięcia. Znaczy, wejść tak zwane flow, jak to mówią w korporacjach, w pracy też jest dobry flow. Na flow bardzo się dobrze pracuje. Sam jestem ogrodnikiem, ale nie tylko, bo jestem w stanie zaprojektować i nawodnienie, i ogród, AutoCADzie, SketchUpie. Ostatnio trenuję Blendera i to też będzie fajne narzędzie do projektowania. Projektuję ogrody i buduję ogrody. Buduję stawy kąpielowe, więc trochę w terenie alei, kostkę układa się, chodniczki. Teraz wzięliśmy pracę. Drogę robimy. Też w terenie robię, bo ponieważ myślę, osoba kierująca, mam to w sobie, pracuję razem z innymi. Myślę, że to buduje zaufanie innych. Wtedy ludzie wiedzą, że ty wiesz, jaka praca jest ciężka, która praca jest ciężka. Ok, wyciąłem sobie. Pozwolę sobie moje cięcia złagodzić. Tak. O! I co? To było 6. Mamy 6. Więc mamy 6. Na razie nie wnikam. 7. 7. Powiadam 7. Tu sobie pozwolę też. No, już to. Bardzo używam często nożyka, bo nauczyłem się. W wielu miejscach jest mi wygodnie. Jak zobaczycie. Figurach, elementach, no już wtedy jest ciężko tym nożykiem. I teraz tak, żebym sobie nie pogiął, zostawię sobie środek, to wycięcie, bo będę miał element wąski, więc to wycięcie zostawię sobie na później, a te zewnętrzne sobie wytnę. Nie będzie mi wtedy to w ten sposób wycinamy, patrzymy. Pamiętajcie, oświetlenie ważne jest, żeby wam oczy nie psuły się za szybko. Mamy to 7. Zróbmy, że ja sobie, żebym nie zapomniał, 7. Teraz tu też po zewnętrznej, więc zaczynam od narożnika delikatnie i dwa cięcia. Jak się jest ostry, i teraz zawsze jak wycinacie, miejcie schowany element, to znaczy. Jak mam tnę, to tu nie przetnę, bo zabezpiecza mi nożyk, tak? Zabezpiecza mi linijka. A jakbym zrobił w ten sposób, czasem jest pech, że możemy się pilnować i tak ten nóż tam gdzieś tam zjedzie. Więc to jak tu pojadę. Widzicie? Uwaga, ma być uwaga.
i te flow, tak? Nie może być to spięcie, albo nie wyjdzie mi to, albo coś tam. Nie, nie. Ma być spokój i przyjemność w jednym, tak? Na szczęście widzicie. Ten element mi tutaj jestem w stanie podkleić sobie. I jakoś tam będzie. 7. O, ogon. Sobie ten środek wytnę. Też muszę pamiętać, że to będzie kartonik. To wyciąłem tak. No, dzisiaj może być dłuższy odcinek. Dobrze. Ok. Wyszło mi. Dobra, fajnie. Trzeba być zadowolony z tego, co się robi. No to chodzi o to, żeby była zabawa, tak? Samo tworzenie to jest trochę. Modelarstwo ja traktuję jak coś, co wpłynęło na moje życie. Wszystko, co tworzę, kreuję, wymyślam, co jest potrzebne w pracy na przykład. Mamy temat do zrobienia. I ja podchodzę do projektowania, do zakładania ogrodu, no powiedzmy, do coś masz zrobić. Klient ci mówi, wybuduj mi to. No dobra, on taki i taki. Zawsze podchodzę, nie wiem jak wy, ale widzę dom. I cofając się jakby w budowie czy ogrodu wyobrażam sobie, więc wyobraźnia, tak? Potrzebujemy wyobraźni, żeby wiedzieć, co to będzie. Więc mamy widok modelu i od razu wyobrażamy sobie, co on potrzebuje, żeby był taki, tak? Więc jakie elementy, jakie kształty, co to ma być, gdzie, w jakim miejscu, tak? Mamy 9. Już niedługo. 8. Tu co zapiszę 8. Więc wyobraźnia przestrzenna. Widzieć przestrzennie, tak? Jeśli patrzę na coś z boku, to przestrzennie, żeby widzieć to cały obiekt. Okej, mamy jeden bok. Zjechało. No ale zobaczymy, co to będzie. To jest spód, więc nie jest źle, ale trzeba być czujnym. Możecie to nożyczkami robić. Ja robię bez przyzwyczajenia. A podobno przyzwyczajenia nie są do końca dobre. No, chyba zależy jakie. Tu zawinęło mu się karton. Ok. Ósemeczka. Trochę mi się tu nazbierało tego. No ale odpady będą. Dobra, ósemeczka. Teraz co? Jedyneczka. Jedyneczka. Zaraz zaznaczę, w którym miejscu mam.
Tak. Jedyneczka. Opisujcie sobie. Macie elementy. Piesinka. Gdzieś tam szczeka. Już wieczór jest. Piątkowy. Piątkowy wieczór po pracy. Piątunio, piąteczek. Bo trzeba być na imprezę jakąś, nie? Nie tam. Modele skleja. To jest właśnie ta pasja. Tym bardziej teraz pasja jest taka, że chciałbym wam przekazać to, co wiem. O, trochę wycinania. Trzeba trochę wyprostować się. Ręce od tak, oto. No, taki dłuższej pracy to szyja boli. No, okej. Okay. To jest kółko, to też dobrze, żeby zębów nie zrobić. Udało się na wylotu jeszcze. Lepiej nie obrywać, jak tam nie brakuje. Jeśli nie jest docięte, lepiej nie obrywać. Zawsze coś tam się urwie, oberwie i tak. Dobra, to jest jedynka. Macie już niedużo. Piątka. Piątka, piąteczka. Papier. Nie jest taki zły. Podejrzewam, że jak to zawsze jest, każdy monitor, czy telefon, czy telewizor ma swoje kolory, więc też inaczej wygląda. Jest nieźle. I tak jak wspominałem wcześniej, w pierwszym filmie, chyba jakby w ogóle z tym modelem związanym, Mitsubishi Raiden, dobrze się zapoznać, co autor miał na myśli. Wtedy tam wiadomo, że on przewidział, że będziemy mieli elementy stykowe tutaj. Nie będzie żadnych tam. Więc też jest model tak zaprojektowany, że no montaż jest inny, tak? O! No, modelarstwo jest takie, że to trzeba mieć przyjemność w tym. Tak jak niektórzy w wędkowaniu. Ja na przykład nie wędkuję nikomu, nie kumam w ogóle. Chociaż kolegów mam. No ale za to snookera umiem grać i no, podobno mi dobrze wychodzi, czy bilarda. W kosza też grałem. Teraz już jakby nie gram. W tenisa też podobno miałem dobre wyniki. Ale w piłkę. I piłka w ogóle mnie nie interesuje. Mówię, to każdy ma swoje hobby. Co mamy? Cztery. Cztery. Niektórzy powiedzą, że tak. I co? Mamy półokrągłe elementy. Możemy zrobić wycinkę. Tak. Przyciskamy ostrze.
Uwaga, bo mi tu to obecny, bo mam za długo. Dobra. Dobra, idzie. Wycinanie. Nie wiem, czy to się nagrywa, czy nie. Tu jest chyba tak. No jakby się nie nagrywało, no to byłoby słabo. Dobra, czwóreczka. Czwóreczka jest, dobra. Przytrzymuję czasem tutaj, kiedy mogę. Dobra, teraz sobie wytnę te elementy. Bo później, żeby mi karton nie... Okej. No, czasem sobie muzyczkę dobrze puścić, właśnie sam sobie robię muzykę. Kupiłem gitarę, na razie że córka próbuje, ja też, ale nie wiem, ale za to montaż DJ-ka, jakaś muzyki, teraz jest możliwość, FL Studio na przykład jest, którego kiedyś zakupiłem. No ale że praca, praca i praca i praca. Powoli kursę kupiłem. O. No ale praca, projekty w terenie. Autokady, SketchUpy. No i Blender. Renderingi. Trzeba było. Teraz na szczęście to wszystko jest na tyle w jakiś sposób dostępne. To nie kosztuje jakieś pieniądze wielkie. 100 tysięcy 50. Tylko mniejsze. A z racji wieku, że mam już swoje lata. To przez lata jakby uzbierało się tego wszystkiego. Dobra. Teraz tutaj, żeby mi nie uciekło, po zewnętrznej linii cięcia. Po zewnętrznej, tak. Ok, kochani, wow, jeszcze tylko ten element, więc w takim przypadku ja tutaj już mam na tyle szybką akcję, cyk. Pokazuję, tak, 6 jest z tej strony i teraz, o, tu jeszcze miałem do końca dojechać. Na razie to wycina, ponieważ mam przestrzeń, gdzie mogę przytrzymać. Jakbym to obciął, to później bym miał problem, bo by mi się nie mogłem stabilnie przytrzymać, tak? Więc cyk.
Udało się. Prawie już koniec. Kurczę, jakbym na jakichś wyścigach był, ale też nie chcę tutaj. Inaczej buduje się jak samemu się gdzieś tam, ale że chcę wam przekazać, pokazać. I też nie wiem na ile może być to. Tak. Przedłużające, tak? Wiem, że tam niektórzy mówią, że by był film trwał. Tu potrzebuję jeszcze cyk. Tu nie przedłużyło się. Dobra. O. Wycinanie już prawie skończone. 6C. Tak, nie zapominam, że to jest 6C, ale tu widzicie ługiem jest. Nie mogę zrobić linii, bo jest nawiązanie do poszycia. No ale. Jest. Udało się. Dobra. Ok, jeden etap mamy za sobą. Wycinanie elementów. Mamy 6. Teraz tak. 2. 2, 2, 2, 2. Tu jest 5. 9 to jest ogon. 9 ogon. To jest jedynka. Mamy 1, 2. 8, 3. 5. 7, 8, 4. 3, 4. Tak. Później jest. Później co jest? 5. Dobra, 4, 5. Pięć, sześć, siedem. Gdzie jest to 6? Już mi się w oczach miesza. 5, 7. A gdzie jest 6? 6. 8. Co jest? A, to jest 6, widzicie? Ha. A muszę, żebym wiedział, to muszę, to tutaj trzeba było. O, wiecie, jest. Dobra, 6. To mamy 6, mamy 7, mamy 8. Tak, żebyście widzieli. 8 i mamy 9. I teraz co? Wręgi potrzebne nam są, tak? Więc wracamy. Odkładam. Później, żebym nie zapomniał, retusz zrobić. Cyk. Tu jest. Cyk. Tu jest. Tak. Tak. I tak, jest, ok, ręki, robimy, ręki, no dobra, tu będzie trochę więcej roboty, widzicie, tu mi jeszcze nie wyszło, no dobra, może ostatni będzie element, tu chociaż poszło, no to, jeśli chodzi o ręki, to przeważnie robię tak, że mam naklejony dzień wcześniej. Wtedy mam spokój, wiem, że dobrze trzyma. Przepraszam, wiem, że dobrze trzyma. O, dobra, lecimy, nie ma co czekać. Przygotujemy sobie wręgi. Żeby mi tylko tutaj. Mógłbym suszarkę wziąć też. No właśnie, teraz sobie przypomniałem. Oj, no właśnie. To suszarką do włosów. Dobrze mieć suszarkę do włosów. To też jest dobry patent. Zróbmy tak, że powycinamy pojedynczo. Dzisiaj już piątek, wieczór jest to.
Teraz siódma chyba, czy ósma. Będę chyba musiał to rozłożyć. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ale chciałbym to wam pokazać. Dobra. No jest to żmudne. Żmudno-nudne. No ale chodzi o efekt. Bez pracy to czasem nie ma efektu. Ewentualnie. Jaki chce się uzyskać efekt? Efekt. O, ogólnie ma być fajna zabawa i też no, przy okazji fajnie zrobić. No, to powiedzmy sobie szczerze, to nie budujemy po to, żeby było byle jak zrobione, tak? Bo to nie ma tego też fanu zabawy. O, tam było jedno pytanie, że tutaj wycinałem jako okrągłe i że było prosto. Tam pokażę, o co chodzi tak naprawdę. Bo jak widzicie tę kreska, to jest dość ważna ta kreska, ponieważ a, później wam pokażę. Dobra. Jak przykleić połacz do wręgi, żeby było fajnie, tak. Już zaraz tylko podzielę. No. Okej. Mamy trochę tych elementów. Już też nie bawię się. Oszczędność. Pójdzie do pieca ekologicznego. U babci. Czubek dałem. Docisnąłem i. Ale na razie przy wycinaniu ten czubek nie jest ważny. Tym wycinaniu. Ale będę musiał wymienić ostrze. O, widzicie. Zaraz będę musiał posprzątać to. Dobra, to. Dobra, dobra. Cyk. Dobra, ok, pozwolę sobie to trochę uporządkować. Porządek bardzo pomaga, tym bardziej przy elementach kartonowych. Dobra, podkładkę wezmę jakąś inną, potem taką po farbach. Dobra, i co? Element 3 mamy 3B, 3A i 3B. 3B mam, 3A mam. Dobra, no to zrobimy. Tu też będzie już element, który jest nieokrągły, więc może was to zainteresować. Tylko no, ostrze zmienię, bo sorry. Nie przejmujcie się tym, bo. Działam, żebyście wy widzieli to. I nie liczę wtedy. Dobrze. Środek sobie podetnę. Zawsze sobie tak dzielę. W kółku. Bo będę elementami sobie takimi wycinał. Może ktoś ma inny sposób na wycinanie. Wiem, że są wycinaki. Dobra. I naciskam. Ostrze mam.
Ostrze mam na tyle ostre, że tworzę. Tym bardziej materiał. O, mi się koło mojego garażu coś się dzieje. Dzisiaj jeszcze ciepło jest, zimy nie ma, więc no zaraz jeszcze przejdzie mi jedno przejście kółek. To są początki. Tak naprawdę wszystko, co z ringami jest związane. No trochę to jest czas. Później już te mniejsze elementy, te inne elementy, to są... Karton jest gruby, więc on powoduje, że trzeba z nim sobie tu poradzić. Kilka razy na przejść nożem, przeciąć. Jak jest ostry, to... O, narzędzie jest, widzicie? Tu mam trochę, tu jeszcze mi trzyma. Ok. 3A mam. Mokry był karton, więc też. Ale ok. Tak mniej więcej wyszło. Nie wiem, czy widać. O. Teraz bok. Wycinam także tnę nowe, a po starym łuk robię, tak? Tu, żeby mi nie przeszkadzało, sobie obcinam. Lecę dalej. Nie próbujcie jednym cięciem. Jednym cięciem. No, może wam się odechcieć. Dobre ostrze. Kilka cięć spokojnych. Nie dociskamy za mocno. Coś trzeba. Tak, ale jeśli obrywam, zostaje mi zawsze kawałek ten, co jest nieprzecięty. Może później nam ogólnie coś zepsuć. No ten materiał może być dzisiaj długi. Ale to już będzie materiał, który pozwoli, jeśli ktoś będzie chciał, później obejrzeć sobie. O! Mam... O, powiedzmy tu jeszcze. Tak, teraz... Ten środek jest też potrzebny, wycięty. Ponieważ... On powoduje, że będziemy mogli od środka coś docisnąć, klej, coś pozwoli nam na ustawienie, zobaczycie. I przecinamy. I się cieszymy, że budujemy model. Jest fajnie. Mamy fun, zabawę. To jak jest z bieganiem. Jeśli ktoś biegał, to wie, że każdy metr, każdy 100 metrów, pół kilometra, kilometr. Dwa, trzy,
powoduje, że później przyzwyczajamy się do tego trudu. Trudu życia, trudu budowy, trudu, ponieważ robimy to, co lubimy. A nie zawsze jest fajna zabawa. Nie w kategorii, że tam krzywda się dzieje, tak? Uczymy się siebie. Uczymy się siebie. Co możemy, co lubimy, a co nie lubimy. Myślę, że każdy coś ma w sobie, że cieszy się, jak coś fajnie mu wyjdzie, tak? Na początku zawsze jest trudno. Dobra. Robimy jakoś tak. Element 3B. No, zobaczymy zaraz. O, kochani, mamy 3B. 3B. I kartonik mamy też z papierem. No, potrzebuję trochę, wiecie, bo to ostrze, żeby te ostre. Będzie ten element. Pokażę wam, o co chodzi. Jak sobie to buduję, tak? Mówię, mamy jakieś OK 3B 3A i co? Sprawdzimy. Mamy tyle elementów do wycięcia. Mamy elementy wycięte, powierzchnie wycięte, może nie wszystkie, ale wręgi. Skupmy się na trzy elemencie, w tym jednym elemencie. Retusz. Ja mam retusz. W tej chwili zrobię retusz czarny, bo są linie czarne. Pozwolę sobie zrobić retusz linii czarnych. Bo mam tu pędzelków, może ten MacPul. Chyba pies mi się to dorwał. Dobra, nie przeszkadza, ważne, że będzie działał. Czarny element. Plakatowe, farba plakatowa, czarna. Trochę wody. Powiedzmy. Inaczej sobie. Trochę wody sobie tu nałożę. Tak, farba plakatowa. Nie ukrywajmy. O. Zróbmy tak jeszcze.
sobie nabiorę. No się. Oj, komary. No dobra, tu mamy. Przygotuję sobie. Sprawdzimy, jak ładnie. Dobra. I teraz tak. Bo to białe będzie widać. A ja sobie tu zrobię w ten sposób. Widzicie? Plakatowa to ma do siebie, że możemy sobie tu ewentualnie. Normalnie sobie dobieram kolory plakatowymi. Za dużo nie można. Niektórzy mówią, że nie kładzie, tak? No tak, no zależy. I zobacz, już wysuszone jest, tak? Wsiąkło. Karton jest. Retusz. Sobie robię retusz. Teraz tak. Ciągnę do dołu. Żeby tą farbę przepracować trzeba sobie, tak? Najlepiej sobie robię retusz. O, tu sobie pomazałem od dołu, ale u góry mam jakoś ok, nie? Tu mam jeszcze trochę. Cyk. I retusz mamy. To jest taki szybki retusz. No i żeby model wyglądał tak jak chcemy, żeby mieć przyjemność tego jaki jest, wyczyszczę, zobaczę na ręce, jest czysty. Żeby wyglądał tak jak wygląda, mamy zawsze ochotę, żeby ładnie wyglądał. Wszystko lubię ładnie. Rzadko się zdarza, żeby ktoś lubił brzydko. Albo źle. Przeważnie dążymy do tego, żeby bierzemy fachowca, wybieramy tego najlepszego, nawet jak chcemy, żeby mniej kosztował, bo nas nie stać. Zawsze jak mnie nie stać, to próbuję sam zrobić. Może to lepiej, gorzej nie wychodzi, ale nie wiem, nawet gorzej. Ale coś za coś. Specjalista, dobry, to znaczy uczciwy. Trzeba mu zapłacić i jestem tego zdania, że tak. Ktoś poświęcił tyle czasu, żeby. Poza tym każdy. Bo tego są instytucje, które mają nam. Widzicie, woda została mi, ale na szczęście. O, widzicie, wody mi tutaj. Ola, szczęście, tylko woda. Pozwoliłem sobie na pewien błąd, ale jak widzicie, na szczęście nieduży. Bo to nie był klej. Tego porządek musi być. Ok. Patyczek do kleju. Przygotowany. Klej przygotowany. Teraz tak. Z jednej strony mam kółko. Z drugiej strony mam taki element jajowaty. Znaczy nieregularne koło, tak? Są łuki. I teraz tak, z założenia, jak mamy ten kreski, wszystko ma być tu przyklejone. Tak? To znaczy, że tu jest jakieś wygięcie. Jak jedzie, to znaczy, że tu środkiem będzie większe. I teraz, jeśli ja mam, patrząc sobie na to, powiedzmy tak, to znaczy, że na tym wygięciu na środku będzie coś bardziej wygięte, tak? Coś w tym stylu. O. Sobie. I teraz też jak mam, chciałbym wam pokazać, jeśli mam grubszy. O. To sobie tu zrobię jeszcze gięcie. Sobie zrobię tu gięcie.
Tu jeszcze gięcie i tu już sobie powiedzmy łuki są takie, tak? To znaczy, że mimo tu linii prostej. Teraz sobie nie na, wtedy mam, że nie naciągam, tak? Sobie pozwalam kleić. Pozwolicie, że przykleję sobie. Też nie za dużo. To, co wiele osób wspomniało, którzy już kleiło, właśnie chodzi o to, że można zrobić kaponem, ale cienką warstwę. Ponieważ wcześniej, jeśli damy za dużo, tutaj sobie zrobię, jeśli, o ty kurczę, o, jeśli damy za dużo, klej nie będzie wsiąkał, więc trzeba będzie chyba super glue używać do klejenia wtedy. I teraz tak, mamy numer 3, 3A. Pozwolę sobie tu, to już sobie tutaj. Mamy 3 i 3A, 3B. Ogólnie na to wygląda, to sobie odłożę, sobie pozwolę tutaj sobie, o. To już nie potrzebuję. A i 3B. Według rysunku powinno być skoszone trochę, ponieważ będzie widoczne. Widoczne. Chciałbym może tym, no właśnie, ktoś, komuś pożyczyłem ten papier ścierny, i, ale może na tym zrobię. Więc znów spokojnie. La la la. Hopsa, hopsa, muzyczka, ja sobie puszczam Pink Floydów na przykład lubię, albo The Mission, ale są inne zespoły, te co lubimy, mam całą kolekcję jakieś, przez lata też nazbierałem, nie wiem, może mam 500 płyt, pierwsza płyta to byłoby moje Metallica Master of Puppets, nie wiem, 90 rok, pamiętam wtedy. Pierwsza płyta i pierwszy Technicsa. O. Tu może jeszcze. Też żebyśmy mieli do czego przykleić. Dobra, tak wstępnie. Kółko to nie problem, tak? Ktoś mówi, że o. No i widzicie, jak to bywa. Czasem może być za dużo materiału. I w tym przypadku mam dużo kółka. Zobaczymy, jak to wygląda. No, będzie ciekawie. No dobrze. To mamy jedno z jednej strony, a z drugiej strony, wiecie? Z drugiej strony musimy sprawdzić, gdzie jest góra, gdzie jest dół. 3B to jest góra. O. 3B to jest góra. Teraz wam ustawię. O, czekajcie, żebym sobie tutaj krzywdy nie zrobił. Oj tam. Oj tam, oj tam. Muszę tu nałożyć i tu dokleić. O. O, mi się najważniejsze jest ta kresunia tu. Ta kreska ma być tak wstawiona, że tu na tym i tym. I teraz widzicie, trzeba tak sobie to ustawić, żeby nam. Dobrą stronę? Chyba dobrą. O.
Mamy 3B i teraz tu 3A. Z tym 3A. Ja z tym 3A też miałem problem. No poradzimy sobie, to nie jest tak. Więc najpierw zrobię ten element. Sobie pojadę. Mam ten klej dla drukarzy. Dobra. Teraz muszę jeszcze mogę widzieć, jak mam tak kreseczkę przełożyć, przenieść na drugą stronę. O, teraz sobie lubię przenieść na drugą stronę. Mogę też zrobić tak, że to będzie tak. Mamy płaszczko. Płasko. I co? Powinno schnąć, tak? 3B. Żeby nam nie było smutno. Powinno się tutaj. Jeszcze brakuje mi. Jest bardzo na styk, tak? Mogę sobie tam wpuścić. Mogę dodać kleju. Mogę sobie tu maznąć. Żeby i pamiętam, że to też ten klej. Klej też za dużo nie może być. I co? Teraz sobie tak ponaciskamy, wyprostujemy. Tu teraz spróbujemy ukształtować go. Widzicie? Teraz te kreseczki tu w przodu mam. No, na razie tak rozciągam. Tutaj wtedy trzeba będzie tu dorobić. Kilka rzeczy dorobić, tak? Tutaj docisnąć. Tu jeszcze muszę retusz zrobić, prawda? No i na tym polega modelarstwo, że trzeba tu ładnie go wyprostować. Fajnie, że tutaj linie się tak. I tu linia, tak? O. I niech schnie. To mieliśmy 3, 4C i 4A. 4A mamy tu, a tu mamy 4. To znaczy, że będzie po zewnętrznej. Teraz będziemy dalej kleić. Mamy elementy 4. Możemy zrobić retusz wszystkich płaszczyzn, żebyśmy mieli już jakby załatwione to. Nie ukrywam, wczoraj już byłem zmęczony, więc dzisiaj z rana już następne elementy. Ok. Potrzebuję już chwilę moją packę. O, dwoje tuszu. Już sobie działamy. Ja mikrofon mam włączony. Mam. Ok. Ok. Robię retusz. Robimy retusz moich czarną farbę. Robię retusz czarnej linii. Nie nawiązuję do kolorów modelu, tylko robię trochę poranek.
wody. Też nie za dużo, żeby nam tam farby było wystarczająco. No tak. Taką packę. Ten kolor z poprzedniego modelu został. Jeszcze muszę tu kilka elementów dokończyć. Że okulary zjadł, bo to już starość. No i robię retusz. On znika. Od dołu robię, że jak mi pójdzie pędzel. Też farby nie mam dużo. Mogę sobie paluszkiem tutaj poprawić. Woda schnie. Nie może się być grubo jasno. Można powiedzieć, że aby ściemniały te linie. Dobra, mamy jedno. Teraz drugie. Trochę farby trzeba tutaj wymieszać. Można szarością, jak to woli. Zielony można by w tej chwili zrobić retusz. Tutaj mamy też. Mam czarne linie, więc sobie nawiązałem do tego. W grafice. To się chyba nazywa Blackline. Jakoś tam w 3D. O. Po prostu przygotowuję sobie na części. Ta część to jest numer 1 i ona będzie widoczna, więc ja sobie pozwolę też to, że zrobię krawędzie na czarno. Wewnętrzne i zewnętrzne. To jeszcze sobie od co jeszcze pozwolę delikatnie, żeby ten to było ciemniejsze. Może więcej farby. To mi położę, połączę na czarno. Więcej farby, mniej wody. Papier jest bardzo siąknie. Niech sobie przeschnie. Chodzi o to, że jak będę miał jak sobie zrobię zamknę, to później z boku może widać, może nie być. Tak jak zamknę, teraz jest mokry papier, więc trzeba bardzo uważać, żeby go nie powyginać. Też jest patent na to, że trochę moczymy karton. O, będzie tutaj, tak? To białe trzeba będzie. Tutaj miałem też, widzicie? Wczoraj mi się potem przykleiło. Tu mi spadło. Zaraz podkleję. Tu sobie te zrobię. Retusz. Czyli białe nie wyskakiwało gdzieś tam.
tutaj nie zrobiłem, widzicie. O, widzicie, to jest to powtarzanie, dlatego lepiej. Też specjalnie jakoś tam, żebyście mieli pewien pogląd na to, jak to się dzieje. Jeszcze z następnymi elementami. Tutaj też mamy. O. Tu gdzie czarne mam tutaj. Się nie patyczkuję. Sobie tutaj. No i sobie na spokojnie. Wolny mamy dzień. No. Teraz wielu znajomych poszło na grzyby. No są. Niedaleko mnie, na jak się jedzie na Spychowo, za Świętajnem. To no. Kurczę, cały duży kosz prawdziwków. No ale nie ukrywam, nie jestem miejscowy, a miejscowi to wiedzą swoje tajniki. Mają na miejsca grzybowe. Okej. Grzybów, więc ja zawsze lubię już grzyby w occie. Z ryb to lubię filety. Ktoś wie, o co chodzi. I to najlepiej morskie. Tuż sobie kończę krawędzie. Papier wsiąka, więc nie jest źle. Tu była zadra, jak pamiętacie, ale tą zadrę zaraz przytnę i będzie dobrze. Tu jeszcze mamy. No, retusz. To się nazywa retusz. Po to, żeby te białe, tylko tak fajnie wygląda, bardziej realistycznie, jak nie ma tych linii takich. Wiem, że to karton jest. Zakładamy, żeby ten karton został, pozostał. Dużo jest. Jakby pomysłów. Ok, mam to zrobione. Co jeszcze mam? Tu mam jeszcze.
Spokojnie działamy. Pośpiech nie jest skazany. Kto się spieszy, się diabeł cieszy. Ok, mamy zrobione te retusze. Tu jeszcze muszę wkleić. O. Tu mamy też podklejone. Bardziej. Zrobię bardziej. No to ta, to ten element 3, 2, 3 to jest trochę słaby, ale wyprostujemy sobie tam element. Klej sobie zawsze wypuszczam trochę, więcej mniej. Nie ukrywam, mam zapas tego kleju. To pozwalam sobie na to. Nie żałuję. Robimy tak, że górę podkleimy, żeby okrągło, a dół najwyżej dopasujemy, tak. W tym przypadku możemy sobie pozwolić. Bo interesują mnie tak naprawdę boki. No, proszę. Nie przejmujcie się, jak tam gdzieś wychodzi problem. Życie składa się tylko i nie tylko. Tak, to nie chodzi z problemów, ale są fajne chwile, jak modelarstwo na przykład i inne. Dobra, ja sobie tutaj uzupełnię wtedy. Tu wyrównam. Tu sobie też podkleję. Chodzi o to, żeby ten efekt tutaj miałby być taki. O. Tu sobie wyprostujemy. Tu dociągniemy. Linie mamy proste. Bardzo fajny, powiem wam, model. Naprawdę już widzę, że jest rewelacja. Jeśli są już. Dobra. To co? Retusz mamy. To jest piątka. Te dwa elementy mam. 4A, zobaczmy. I 4A. To mieliśmy. 4 i 4A. Będzie dookoła. A tu do środka będzie 5. Dobra.
4. Mamy 4. Niech trochę przeschnie. Jeśli 4, to potrzebujemy teraz 5. Teraz 5 mamy. 5B. 5A. Tak. I co? Szukamy. To jest 7. Stawiam na piątkę. 6. 8. 5. Jest 5. Piątka też będzie trzeba tu skleić. 5A jest przód. Tak. 5A przód. 5B tył. Tak będzie. To jest początek skrzydła. No dobra. Dół to zawsze gdzieś tam jest też. Już jest zaokrąglony bardziej. No i środek tam. Teraz mamy łatwość sobie tu podkleić. Mam takie samozaciskające się, więc mogę sobie przyłożyć. Tak. Sobie tu przytrzymać. Sprawię, czy mi tutaj dobrze idzie. Jest na linii. O. Mam 5. I co? Potrzebujemy wyciąć. Puściłbym muzyczkę, taką co lubię, ale
5, ok. Zobaczmy. I teraz tu trochę mi się przesunęło. Ta linia to jest środek, tak? Jesteśmy w osi. Więc ta linia musi być tu. O. I czasem sobie tak robię. Trzymam. Gdzie ja mam tą linię? O, tu. I tak by wyglądało. Będzie tu, widzicie? My sobie poradzimy. Może jest pasek za. Tak. Takiego. A tu zrobię jeszcze motyw. Widzicie? Tu u góry pasuje. Tu pasuje. Tu by dopasował. Rozciągnął, tak. Tu by rozciągnął. Tak. Chcemy jeszcze inaczej przeprowadzić.
akcję. Akcja, reakcja. La, 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 la. Dobra. Akcja, reakcja. Robimy teraz łączenie tutaj. Tu naciągamy. Bo na to wygląda, że nam tu słabo powstaje. Tu nam zapało, ale w tym przypadku o, możemy sobie tu podoklejać i ogólnie tak by to wyglądało. Może tu trzeba wyprofilować. No, sama wręga coś ma słabo ze sobą. Ta konstrukcja, że sobie tu musimy radzić. Na tym polega modelarstwo kartonowe, że projekt czasem, nie wiem jak inne wychodziło. Ale jest zawsze zabawa. Zabawa. Mamy jak to mówią, zlicowane. Lico, lico. O. I tu będziemy też mieli lico, lico. Lico, lico. O, i coś takiego nam wyszło. Tu jeszcze możemy tutaj tą wersję podcisnąć. O. Dobra. Teraz mamy 5. 5A. 5B mamy 5A. Przestrzeń w kościach. Dobra. To jedno mamy. Po zewnętrznej linii. Wiem, że jest trudno, bo sam mam
Ile uwagi. I tak to wygląda ten proces tego twórczy. Nie wiem, modelowanie 3D w komputerze o wiele lepsze jest, bo zawsze można zacząć od początku. Tutaj jest, ale można cofnąć się do ruchu. No i ciapnąłem sobie palca. Sobie wziąłem się poprawić. Przez taśmę sobie wziąć klejącą. Modelu nie umazał, dobra, olewam. Znajdę coś do klejenia palca. Nie, to taśmę jakoś klejącą. Przepraszam was. Okej, mam. No sobie poprawiam palec. Na chwilę obecną nie będę brudził. Cyk, dobra. Okej, mamy to zrobione. I teraz będę... To będę 5. Modelował piątkę. I jak ten trzeba tutaj. To jest dół. A to góra. Pozwolę sobie tu. No już jest lepiej, tak? Już mniej elementów. Więc teraz posmarujemy. Nadmiar kleju wyjmę. Jest. Mam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Powiedzmy pięć, to jest malizna. Więc ten numer jeden jest mały, okulary. Piąteczka. OK. Powracamy. Powracamy. Chyba będzie git. Po sobie tylko to ułożę jeszcze. By mi się nie rozkręcało. Pogoda jest super. Zaczyna się sezon na modelarza, tak, wieczory dłuższe, chłodniej, nie chce się wychodzić i trzeba coś ze sobą zrobić, nie ukrywam, sam też tak mam, już, a że działam sam w terenie, więc nie ukrywam, czasem
Tak by było. Byśmy mieli. Tu jest tak nasz wspaniały model. I co? I sprawdzimy, co powie na to 5B. 5B. Wygląda, że trzeba będzie. Tutaj przyszlifować. To niech schnie. Bardziej kąt natarcia. Muszę większy wziąć, ale teraz się przeszlifuję. No to wygląda, że nieźle. Jeszcze trochę wygładzę, żeby nie było widoczne na kartonie. Dobra. Dół był słabo. No i sobie tak spokojnie, naprawdę, kochani. Powiedzmy, że to ma być w przyjemność. Żaden wyścig. Po prostu cieszcie się tym. Cieszcie się, że coś wam wychodzi. Czasem smutno jest, że nie wychodzi. Ale ogólnie polecam wam znaleźć w tym naprawdę fan. Wiem, że jak to wyszło. Zobaczmy. Uporządkuję. Uję. Dobra, to jest zwężenie w dole, ale my teraz mamy tu. Potrzebuję wiedzieć. Potrzebuję sobie tak zrobić, żebym wiedział, gdzie. To jest środek oś. Środek, tak jakby modelu. Teraz przymierzę. Tu patrzę, tak. Tu powinno dojść, tak? Tu trochę podepchnę. Teraz ustawimy sobie. Ten element już przesuszył się, więc sobie tu posmarujemy. Nie ukrywam, bardzo mi miło, że mnie tu tyle osób naprawdę wspiera. To nie chodzi o to, ja tu nie jestem jakiś tam, powiedzmy, tak, po prostu dzielę się tym. Też bym chciał, nie ukrywam, przy okazji, jak już tak sobie tam dyskutujemy, słuchacie mnie, ale cieszę się, że komentujecie. Powiem wam, zawsze mam problem z tymi statkami. Okrętami to nie, ale statkami, tak? Statki coś. Te maszty. Kurczak, ja bym chciał robić te statki. Zawsze jako dziecko marzyłem. Plastikowe, kurczę, ale kartonowe. Później ja tu sobie tu papierem się, bo to wiecie, to jest taki.
element. Tak. Przycisnę sobie. Tu sobie docisnąłem i się. Dobra, ale my tu sobie poprawimy. Mamy 5B. 5B. I teraz jak my tu mamy oś. Ta oś chcą, żeby była tak. Tu mamy środek. O. To sobie możemy wyjąć. Jest. Środek. Oś. Taka. Trzeba będzie usztywnić karton. No i jakiś tam mamy element. To wszystko trzeba będzie też. Tak to wygląda. O. Tu przód nie przejmujemy się tym. Sobie poprawimy to. Wejdzie nam to jeszcze. Nie będzie takie straszne. O, widzicie? Mamy. OK. Teraz jest element. Czekajcie, posprzątam. Element mamy. 6. Szukamy szóstki. Jest. To 6. 6 będzie wchodziło. Mamy 8, mamy 9, mamy dwa elementy, tak, szóstka, tu mamy to i później jest taki, teraz szóstka, właśnie tu jest ten element jeszcze, jak zaraz Wam pokażę, będziemy, po co, tam fajny komentarz był, tak, to jest ten moment, kiedy, to jest niesamowity patent, on bardzo ładnie nam łączy elementy. Na przykład w poszyciach okrętu statku, dna, na kadłubie, jak robimy, nie? Wręgi i tniemy, czasem widać, chcemy albo nie chcemy, no różnie.
Tu jeszcze musimy naciąć. Wygląda to, że ma być pod kątem. Tu jeszcze musimy naciąć. Wygląda to, że ma być pod kątem. Dobra. To wygląda, że tu ma być tak. Dobra. Okej, mamy 6 i co? Zobaczymy, jak wchodzi, tak? Szósteczka. Mamy. Ja sobie zrobię tak, 6 i co? Zobaczymy, jak wchodzi, tak? Szósteczka. Ja sobie zrobię tak. Nie trafiłem. Muszę trafić. Nie trafiłem. Muszę trafić. Już jest. Ok. Mamy szósteczkę. No to wygląda, że by pasowało. Już jest. Okay. Jeszcze dociśniemy. Mamy szósteczkę. I co? Możemy kleić, tak? No to wygląda, że by pasowało. Teraz to pójdziemy z klejem. Jeszcze dociśniemy. Więc co? Możemy kleić, tak? Teraz to pójdziemy z klejem.
mamy powierzchnię. Będzie tak. Mamy powierzchnię. Będzie tak. No i mój element. Widzicie, widzicie. Okulary. To jest to. Wykładzina. Będzie tak. No i mój element. Widzicie, widzicie. O, będzie tak. Okulary. To jest to. Wykładzina. To mamy ten element. Będzie tak. I ten teraz. Ten też musi gdzieś się tu włączyć. Muszę go na tyle tu. To mamy ten element. I ten teraz. Formować. Ten też musi gdzieś się tu włączyć. Tak. By on mi tutaj wszedł. Chciał wejść. Formować. Tutaj wszedł. To będzie trzeba obciąć. Gdzie jest nadmiar. Ok. Mamy tu nadmiar, który jest mi niepotrzebny. Mam tu nadmiar. To będzie trzeba obciąć. Jest niepotrzebny. To jest nadmiar. Ok. Trzeba teraz. Tutaj będę tak wkładał. Tak, więc trzeba będzie tutaj sprostować. Jest mi niepotrzebny. Ok. Trzeba teraz. Tutaj będę tak wkładał. Tak, więc trzeba będzie tutaj. Pozwolę sobie zostawić. Tak. Tu będziemy mieli rzęsy. Tak. Dobrze, mamy proces, cały proces. Na pewno jest tak, że każdy ma swój jakby, każdy jest indywidualny, więc każdy ma swój jakiś patent, sposób. Ja na przykład leworęczny jest. Okay. To też generuje, że ktoś jest młodszy, ktoś jest starszy. Robimy. Też powoduje, że każdy ma inaczej to, tak? Buduje. Okay. Dół przykleję. Każdy jest inny. Logika, podejście. Tak, na szybko. Ale ogólnie ma być to zabawa. Że tak. Myślę, że ten model jest budowany są na szybko. W ostatkach pisaliśmy. Jak to mówię? Tak, teraz pisałem. Tak. Że domy. Piękne domy, a czasem są wybudowane z różnych elementów, z różnych fachowców, ale ogólnie spełniają swoją rolę. Tak samo z modelarstwem mamy różne techniki, których nam łatwo idzie. Można by to laserowo wyciąć, tak? Latami budowane. Mieć już gotowe. Kartonowe. Czy też jest na to sposób, tak? Jakby mniej czasu to kosztuje. Tu jest trochę, a tu już mam pytanie, tak? O ja to. Wyjdzie zaraz, że tym jakbym dopasować, tak? Trochę, a tu już mam jeszcze do przodu dociągnę. Ajajaj. Dobra. Okej. Okay. Jest ok. 7. Dobra. Teraz ten. Tutaj widzę. Nie zrobiłem. Element 7. Dobra. Ale sobie posłuchamy. Dobrze. To będzie w ten sposób. Chyba jest. Dobra. Tutaj widzicie. To na pewno. Ale sobie jak mamy tu tą górę, to ona będzie tu. Jest bardzo taka
ostro. To weźmy, że to zrobimy tak. Tutaj mi tak, pójdę tak, ten tak. mokrzy Tu jest obszar. bardzo, nie? Tu jest delikatnie. Tutaj jeszcze poprawię. No i tutaj już jest mocno. To sobie zrobię tak. Trochę mi uciekło. O, tutaj sobie zagnę. Tutaj mi pójdzie ten bok. I z drugiej strony. Sobie tutaj jeszcze poprawię. Ok. Dobra. No to jest to właśnie. Jak nie z tej strony za mocno, to nie pognę po kochanego mojego modelu. No to jest też. Tu wyciągnę. Jak nie z tej strony za mocno, to nie pognę po kochanego mojego modelu. Tu wyciągnę. Muszę też podciągnąć. Się zbiegło. A, dobra. Mamy. Mamy. Teraz tak. Mamy element 7. Mamy. Mamy. Teraz tak. Mamy element 7. Dobra. To się trzyma. Teraz 7. Element 7. Dobrze. To będzie w ten sposób. Dobra. Teraz ten. To na pewno. Element 7. Jak mamy tu tą górę, to ona będzie tu. Jest bardzo taka. W ten sposób. Ostro. To weźmy, że to zrobimy tak. To na pewno. Tak. Tu jest bardzo. No. Tu jest delikatnie. Tu tą górę. No i tutaj już jest mocno. To sobie zrobię tak. Ostro. Weźmy, że to zrobimy tak. Tutaj sobie tak. Tak, i z drugiej strony. Bardzo, tu jest delikatnie. No i tutaj już jest mocno. Okay. O, sobie zrobię tak. I mam trochę mi uciekło. Coś takiego. O, tutaj sobie zapnę. I z drugiej strony. To widzicie? Uciekło. Ok. I mam coś takiego. Spłaszczyć. Tutaj nie będzie szła ramka. To widzicie? Uciekło. Pamiętajcie, że możecie dowolnie, bo to jest wasz model, możecie sobie dowolnie go kształtować. Jeśli coś tam dokleić, jeśli coś przyciąć, tak, tym bardziej projekty też w zależności dowolnie, bo to jest wasz model, możecie sobie dowolnie go kształtować. Ma swoje plusy i minusy, tak. Coś tam to się z czasem super, a jakiś element przyciąć, tak. Ktoś tam twórca miał problem. Gorszy dzień. Ma swoje plusy. Jesteśmy tylko ludźmi. Możemy popełniać błędy. Pamiętajcie, możecie popełniać błędy. Tu nie chodzi o życie. Jedyne o to, że poczucie, żeby było nam. Pamiętajcie, możecie popełniać błędy. O, ja wtedy tutaj zrobię tak. Jedyne o. O to, że poczucie. Tu mi tu wejdzie. Poczucie, żeby było nam. O, jeszcze go trochę tutaj spłaszczę. To mi. O, widzicie? Ja wtedy tutaj. O, i tu tak. Jest jednym. Że te ząbki też są bardzo fajne. Mi tu wejdzie. Tutaj sobie dojedziemy. Tu będzie. O, jeszcze go trochę tutaj spłaszczę. To mi. O, widzicie? O, i tu jest. Potrzebny. Jeden. Ten, więc ten element z tym nie będę łączył, tak? Na razie zostawię. Tu będzie. Zmontuję. Potrzebny.
Ja tego na razie nie będę łączył, ponieważ na razie zostanę. Jak wam pokażę, będziemy mieli to do włożenia. Szybki. Montuję. Ja tego na razie nie będę łączył, ponieważ jak wam pokażę, będziemy mieli to do włożenia. Jest. O, tu będziemy to robić. Tak. Więc pozwolimy sobie, że ten element zostawimy. Na później. Więc mamy przygotowany, wycięty. To robić. Dobrze. Tak. Jeśli mamy siódemkę, 8. Mamy 8 do zrobienia. Na później. Więc mamy przygotowany, wycięty. Dobrze. 8 do zrobienia. Jeśli mamy siódemkę. Mamy jeszcze to. Mamy 8 do zrobienia. No to mamy jeszcze to. I się złamał mój kochany czubeczek. Mam ostrze, więc ja na razie nie wyrzucam i złamał. Teraz mój kochany czubeczek. Czubek. Ja naoszę ten czubek, ale nie będę teraz. Wsadzimy nowy. Ja na razie nie wyrzucam i. Ale ogólnie powiem wam, że. Lepiej mieć. Ja naoszę ten kubek, ale nie będę teraz. No dobrze, idziemy. Ja ogólnie powiem wam, że dalej. Lepiej mieć. No czuć, że jest nowy ostrz. Gładkie są cięcia. Nie ma szarpaniny. Dalej. No czuć, że jest nowy ostrz. Gładkie są cięcia. Nie ma szarpaniny. Okej, 8 mamy. Okej, 8 mamy. Czubek to pęka, bo czasem na zakręcie właśnie.
czasem też tak robią, takimi segmentami wycinam. Czasem na zakręcie właśnie. Wtedy mogę tu cisnąć. Ja czasem też tak robię, takimi segmentami wycinam. Wtedy mogę tu cisnąć. Można to jeszcze, takie są wycinaki. W tym przypadku to jest w środku, więc można wyciąć i jest szybka akcja, ale może to... Można to jeszcze, każdy niech sobie przepracuje swój sposób. To jest w środku, więc można wyciąć i jest szybka akcja, ale może to... Okej, okay. Nie jest źle, kochani. Każdy niech sobie przepracuje swój sposób. Okej, okay. Nieźle. No, śmieci się zbiera, ale to ekologiczne. No, śmieci się zbiera, ale to ekologiczne. Okej. Okay. Już prawie mamy. Już prawie mamy. Okej. Już prawie mamy. Już prawie mamy. No, no. Nacisnę już, nie wiecie. No, no. Już mi nerw. Okej. Dobra. Okej. Okay. Tu jest koniec skrzydła. Mamy to i 8. Tu będzie większa z tej strony część i z tej mniejsza. Teraz tak jak mamy, to co? Trzeba by ukształtować. Miałem myśli. To będzie większa z tej strony część. I ołować jak u góry. Mamy. No to co? Mamy, tak. Ukształto. Przez zawsze łączenia są na dole. Więc... Jest mój kołeczek. Pozwolę sobie mocno przycisnąć. U góry. Mamy, jest tak. Delikatnie i tutaj mocniej. Łączenia są na dole. Więc... Tu jest delikatnie i tutaj mocniej. Później jest delikatnie i tutaj połączymy. Tu jest delikatnie i tutaj mocniej. O. Połączymy. Połączone. O. Równo
już połączone. Może na swoje. Klej jest też taki. Dobra, ja go na chwilę sobie tutaj przycisnę, żeby równiośko sobie mocno tu stał. I ostatecznie zrobimy dziewiątkę jeszcze. Dobra, ja go na chwilę sobie tutaj przycisnę, żeby... 9, element 9. Sobie mocno tu stał. I ostatecznie zrobimy dziewiątkę jeszcze. O. 9, element 9. Cyk, ciup, ciup. Przeszkadzało, to sobie obcinam po kawałeczku. Ciup, 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 bo ostrze mogę sobie wyciąć. Ciup, tak. Ciup, ciup. Przeszkadzało, to sobie obcinam po kawałeczku. No, mata się przydaje, powiem wam, mam tych mat na zapasie, więc... Ostrze mogę sobie wyciąć. Tak. No, mata się przydaje, powiem wam, mam tych mat na zapasie, więc... No i poszło ostrze. No. Ale jeszcze nie dajemy się. Tu dole. Dobra. Mamy dziewiątkę. No i poszło ostrze. Ale jeszcze nie dajemy się. Tu dole. Dobra. Mamy dziewiątkę. No zobaczmy, jak tam bok pójdzie. Ten złamany. To dobrze też widać. Cyk. Kiedyś żyletki się używało. No zobaczmy, jak tam było. Ale powiem wam, złamanym. Już mi to też wiedzieć. Przeszkadza. Ale... Kiedyś żyletki się używało. Ale powiem wam, już mi to. Nie tam zaostrzę sobie. Przeszkadza. Ale... No w ręki to gruby karton, więc to tak się dzieje. Później już to. Już mamy. Szkielet ogarnięty. Tak, zaostrzę sobie ten człowiek. No w ręki to gruby karton, więc to tak się dzieje. Później już to. Mamy szkielet ogarnięty. Środek też trzeba wyciąć, bo jest przydatny. Środek też trzeba wyciąć, bo jest przydatny. Się zrobiło tego, ale później posprzątamy i będzie no fajnie. Się zrobiło tego, a później posprzątamy i będzie no fajnie. Dobrze, mamy już prawie zrobione
tu jeszcze muszę tylko ten środek ogarnąć. Dobrze. Mamy już prawie zrobione. Cyk. Teraz mogę nadziąć czoła, bo mam ostrze na tyle, już na końcu twarde. Cyk. Teraz mogę nadziąć czoła, bo mam ostrze na tyle, już na końcu twarde. To mogę później sobie odkleić ten plasterek. Dobra. O! Okej. Okay. No już będziemy blisko końca. I końca nie widać. Końca nie widać. Taki był program Majewskiego. Okej. No. Często oglądam sobie kroniki. Końca. I gdzie zima, to taki był program Majewskiego. Oglądać. Kroniki lubiłeś? To jest do dzisiaj lubię oglądać kroniki. To pamięta się te ulice, te zimy, te sklepy z tamtych czasów, lata 80. Pragę, Śródmieście. No dobrze. I co, sprawdzimy. Te sklepy z tamtych czasów, lata 80. Potrzebujemy tu Pragę, Śródmieście. To jest tak. No dobrze. No tutaj jest. Co, sprawdzimy. Tak. I co? Potrzebuję. Zawsze na sucho najpierw. Najpierw na sucho sobie przymierzam. Co nam tutaj jest? Wie moja kreskunia. Tak. I co? Zawsze na sucho najpierw. Najpierw na sucho sobie przymierzam. Jest super. Wie moja kreskunia. No jest super. Można wiesz, tu się dotknie. Okej, okay, mogę smarować. Mogę smarować. Mogę smarować. Właśnie to jest fajne, że nie zostawia śladów. Nawet jak tam nam coś gdzieś, bo to by musiało, wiecie co? To jest fajne, że nie zostawia śladów. Ja mocno ci dam. A ty. Coś gdzieś poradzimy. Musiało, wiecie co? Sobie poradzimy. Prosto jest. Tutaj, żeby nam tutaj nic nie wystawało. Tutaj paprochy zostały. Paprochy z poprzedniego wycinania. Poradzimy. Prosto jest. Okay. Tutaj, żeby nam tutaj wystawało. No i dobra, tu jest prosto. Nie schnie. Mamy dziewiątkę. Wziąłem się za dziewiątkę. No dobrze, tu sobie przeszlifujemy. Jeszcze później sobie przeszlifujemy. No tak. Tu jest 8. Będzie 8. Nie schnie. A no i mamy dziewiąteczkę. Wziąłem się za dziewiątkę. I teraz patyczek. No jest dobrze. Akcja. Tutaj pół bardzo 8. A tutaj na to było 8. Możemy sobie pozwolić. Mamy dziewiąteczkę. Środek sobie zaznaczę. I teraz. Wiecie, że środek mam już chyba akcja. Tu nie za dużo. Tu bardzo wąsko, a tutaj no to wygląda, że. Tu środek gdzieś mam i jak widzicie, gdzieś chyba tu. Środek sobie wyznaczę. Powiedzmy, że środek mam gdzieś chyba tu. Okej. Okay. Dobra. I teraz będę się bardziej skupiał na tym małym. Tu środek gdzieś mam i jak myślicie, tak? Gdzieś chyba tu. Tu zacisnął. Okej. Okay. To maleństwo. Teraz będę się bardziej skupiał na tym małym. Tak. Tu zacisnął.
bezpieczeństwo jest bardzo zrobimy tak, że tu przycisnę, a tam nie będę ruszał. O, takie coś sobie robimy. No i zrobimy z tej strony tak, że coś tu przycisnę. I to sobie docisnę. Tam nie będę ruszał. Nie? No tu też sobie docisnę. Takie coś sobie robimy. W przypadku sobie jeszcze tu. Z tej strony. Takie coś. Na węższy. Tutaj sobie docisnę. I tu sobie docisnę. Tu też sobie docisnę. Węższym. W tym przypadku sobie jeszcze tu docisnę węższym. Powiedzmy coś takiego mamy. Tu sobie docisnę. Teraz sobie tu węższym. Mogę tu, a nawet tu jest lepiej mazać, wiecie? Tak. Człowiek tyle lat robi to. Coś czasem takiego mamy. Teraz sobie tu mazniemy. Mogę tu, a nawet tu jest lepiej mazać, wiecie? Tak. Czasem tu wypływa. Czasem. Dobra. Przygotuję sobie moje szczypawki. Dobrze mieć czyste ręce, żeby karton nie pobrudzić. Dobra. Przygotuję sobie. Zrobię. Moje szczypawki. Tu mam na tyle fajnie. Dobrze mieć czyste ręce, żeby karton nie pobrudzić. Teraz sobie tu zrobię. Tu mam na tyle fajnie. To muszę najpierw ten tył zrobić. To muszę przesunąć. No, no jest. Ten tył sobie zrobię, a teraz przód sobie zrobię. Najpierw ten tył zrobię. No, tył uciekł mi. Rusz ma na szczęście wygięty. Ten tył sobie zrobię, a teraz przód. A ja wiem. No, ty uciekaj. Mam się wygięte. Wiecie, a ja wiem. Mamy to. Mamy zrobione. I już. Poszło nam. Dobra. Wiem to. Mamy to ustawić. Mamy zrobione. I już. Wszyscy żyją? Wszyscy żyją. Dobrze. To jest ważne. I teraz robimy ten element. Ja sobie tu na sucho podejdę. Wszyscy żyją? Teraz zaznaczę sobie powietrze. Ważne. I teraz zrobimy ten element. Ja sobie tu na sucho podejdę do sprawy. I tu. Teraz zaznaczę sobie, powiedzmy, środek gdzieś. To sobie tam. Tu wsadzę. Takie nie tu. Tu. Dopiero idę o kreskę. I tu. Rysunię. To sobie tam. Wsadzę. Jeszcze trochę, ale. Dopiero idę o kreskę. Ale na słuchu. Rysunię. Może rozciągam. Tam patrzę. Patrzę, co my tu mamy. No i nieźle, tak? Będzie trochę. Będzie trochę, ale. Ale. Na razie na sucho. Na sucho, że rozciągam. Karton patrzę. Patrzę, co my tu mamy. No i nieźle, tak? No i coś takiego mi wyszło. Tak, wtedy będziemy mieli. Tutaj, tak. No i coś takiego mi wyszło. To trzeba pamiętać, że... Tak, wtedy będziemy mieli... Nam doszło do tego. Tutaj tak. No dobrze, tu sobie przeszlifujemy. Jeszcze później sobie przeszlifujemy, tak? Żeby nam... Nam doszło do tego. No dobrze, tu sobie przeszlifujemy. Jeszcze później sobie przeszlifujemy, tak? Kolej. Żeby nam...
patyczek. Nie za dużo. Może chcecie, żeby powiedzmy był ten moment nawet przesunięć. To możemy sobie wtedy trochę więcej nadać kleju. Ale klej będzie na przykład Był ten moment nawet przesunięć. Powodował, że rozmiękcza nam. Możemy sobie wtedy trochę więcej nadać kleju. Ale klej będzie na przykład rozmiękcza nam karton. To mogę właśnie przez dziurkę sobie tutaj ładnie docisnąć. Tak. Możemy sobie powtórnie robić. Właśnie przez dziurkę. Dobra. Tutaj ładnie docisnąć. Mamy. I co? Patrzymy, co nam tu wyszło. Element sklejony. Tu nam nie doszło. Dobra. Jeszcze nam nie doszło. Możemy. Mamy. Tu jeszcze dojechać. I co? Patrzymy, co nam tu wyszło. Element sklejony. Tu nam nie doszło. Jeszcze nam nie doszło. Możemy tu jeszcze dojechać. Tu nam dojechało. Dojechało. No i taki mamy efekt. Ten efekt tutaj teraz górny. Musimy sobie tutaj zrobić. Górny efekt. No i taki mamy efekt. Ten efekt tutaj teraz górny. Musimy sobie tutaj zrobić. Ukształtować trzeba w tą stronę. Ten środek złapać. Tu nam coś też tutaj trochę się przegięło. To było. Okej. Okay. I co? Potrzebujemy kresku, nie? Jest. Ale kreskunia jest, widzicie? Kreskunia jest tak, że... Zaraz zobaczymy. Kreskunia potrzebujemy w tym miejscu. Kreskunia jest tak, że... Zaraz zobaczymy. Okej. Tu mamy kreskunię. Kreskunia potrzebujemy w tym miejscu. Wybieram. Okej. Kreskunia. Trochę mi się kreskunia przestawiła. A nie, jest okej. Dobra. Okej. Trochę mi się kreskunia przestawiła. Kreskunia trochę mi się przestawiła, ale widzę, że... Dobra. Teraz sobie pomaznę. Jest okej. Oj, odwrotnie mam patyk. Rąkę sobie nie poprosił. Kreskunia trochę jak dam więcej kleju, to trochę elastyczniejszy będzie papier, tak? Będzie poddawał się lepiej. Będzie się poddawał lepiej. No i jeszcze raz. Trochę jak dam więcej kleju, to trochę elastyczniejszy będzie papier, tak? Tutaj. Będzie. Tu dociskał, żeby nie uciekło. I uciekło, tak? Poddawał lepiej. No to jeszcze raz. Tak. Kreskunia jest, bardziej jest, muszę tą stronę. Żeby mi nie uciekło i uciekło, tak? No to jeszcze raz. Tu sobie pozwoliłem w ten sposób zrobić, a nie inny. Dobra. Kreskunia. Tu sobie pozwoliłem w ten sposób zrobić, a nie inny. Dobra. Powiedzmy, milimetr mi zeszło. To muszę wyprostować. Dobra. Powiedzmy, teraz ja muszę, wiecie, nabrać kształtu bardziej w tą stronę. To musi być tak. Oś, muszę modelu znaleźć. Teraz ja muszę, tu. Wiecie, nabrać kształtu bardziej w tą stronę. Gdzieś tu.
zrobić. Dobra. Ponieważ ta kreskunia. Ok, tutaj robimy. Tak, wychodzi. Okay. Wszystko gdzieś tam złapiemy. Ponieważ. Pozwolę sobie teraz. Ok, tutaj robimy. Okej, okay, to muszę mieć tak. Pozwolę sobie teraz. Tu na dole. Kreskunia. Muszę wstawić. Bardzo. No niesamowity kres. Często się zdarza, że te nie pasują. Tych nowych na przykład. Dobra. Widzę, że pasuje. Mogę lecieć z klejem. Bardzo. No niesamowity kres. Często się zdarza, że te nie pasują. Tych nowych na przykład. Dobra. Widzę, że kleju też nie zabrakło. Mogę lecieć z klejem. Dobra. Szukam środek osi, który sobie zaznaczyłem. Mam kreseczki. Kleju też nie zabrakło. Sobie kładę. Sobie zrobiłem tak. I podciągam. Szukam środek osi, który sobie zaznaczyłem. Okay. Mam kreseczki. Podciągam do góry. I sobie wciskam. O, tu dociskam. I podciągam do góry. Tutaj, żeby. Tak, pamiętam. Żeby nie wystawało. Do góry. I sobie wciskam. Bo później będziemy. W tym przypadku mamy tutaj w ogóle. Koniec, nie mamy regulacji, bo. To tak, przyszlifujemy, tak, żeby było płasko. Okej. W tym przypadku mamy. Przyszlifujemy tam, gdzie trzeba. Nie mamy regulacji, bo. Mamy tak. To przyszlifujemy. Tak, żeby było płasko. Tutaj widzicie. Powinnam przeszlifować. No, przeszlifujemy tam, gdzie trzeba. Teraz mamy środek. Dobra. Mamy tak. Tutaj trochę nam się zakieło. Nakłada nam się, bo to chodzi o to, żeby nakładało nam się. Powinienem przeszlifować. Ale teraz mamy środek. Dobra. Nakłada się. Nakłada nam tak się, góra. To się nakładało się. Oś. Oś jest. Nakłada się. Tak góra. Oś. Oś. Środek nam się przestawił. Oś jest. To było tak, ale my sobie poradzimy. Wiecie, trzeba wyciągnąć. Oś środek nam się przestawia. Tak, ale my sobie poradzimy. Musimy ten środek, środek znaleźć tutaj. Trzeba wyciągnąć. O. Musimy ten środek. Przestawiło mi się o milimetr i już poszło. Dobra. Ale my tutaj jeszcze potrzebuję tak skasować tą górę. Milimetr już poszło. Ściąć. Dobra. Ściąć tą górę, bo za bardzo jest. Jeszcze potrzebuję tak skasować tą górę. Ściąć. Widoczna. Na górę, bo za bardzo jest. Płaszczyzny są pod różnym kątem, dlatego ona się wypuka, ta płaszczyzna. Widoczna. Teraz, tutaj czubek jeszcze. Płaszczyzny są pod różnym kątem, dlatego ona się wypuka, ta płaszczyzna. Tutaj czubek jeszcze. Dobra, myślę, że będzie ok. I co? Następne podejście. Tyk. I to jest to, że końcówka zawsze może być już zmęczony człowiek. Dobra. I może myślę, być także ok. Jeszcze tu. I co? Następne podejście. Coś, nie? Papier jest na tym liście. I to jest to, że końcówka zawsze może być już zmęczony człowiek. Pracować, pamiętać, że właśnie. Może być także. Jeszcze tu. Bardzo dokładnie w osi. Nie, żeby nie odchodził, nie? Jest na tyle śmieci. Możemy się tego już
No, pracować, pamiętać trzeba właśnie. Mogę jeszcze inaczej zaeksperymentować. Bardzo dokładnie w osi. Później będzie mi odchodziło, no. Eksperymentować w kartonach to jest... Nie mi odchodziło. Git. Mogę jeszcze tak zaeksperymentować. O. Sobie pozwolę na eksperyment z wami. Eksperymentować w kartonach to jest... Tu. Tak. Git. Mogę jeszcze tak znaleźć tą oś. Sobie pozwolę na eksperyment z wami. Tak robić, żebym tu... Sobie dokleić tu. Tak, bym znalazł tą oś. Będę eksperymentował. Jeszcze mogę tak robić, żebym tu... Dobra, nie będę eksperymentował. Tak powinno być chyba. Wyszło. Zobaczmy, co mi tu powie. Zobaczmy, co mi tu powie. No, ale mam już oś. No. Wiecie, mam już w osi, może tu oś trochę, no, linii odchodzą, ale... Oś. No. Tu się doszlifuje. Wiecie, mam już w osi. Tak. Może tu oś, tu się doszlifuje. Linii odchodzą, ale... Będzie oś. Osi, koś, tak. Tu się doszlifuje. Tak. Tu się doszlifuje. Będzie oś. Osi, kości. To tak. Się prostuje. Mamy. Mamy elementy. To się prostuje. Kochani, dotrwaliśmy. Mamy. Materiał jest dość długi, bo to w sumie wychodzi, powiem wam, 2,5 godziny. Mamy elementy. Trochę tu pokażę wam. Kochani, dotrwaliśmy. Doszło. Materiał jest dość długi, bo to w sumie wychodzi na 2,5 godziny. Więc mieliśmy wycinanie. Sprząta sobie trochę tu. W ręk. Pokażę wam. Najpierw podklejanie, wycinanie. Kształtowanie płaszczyzn do ręk. Retusz. No i najpierw suche montaże. Tak, żeby nam tutaj ładnie wyszło. Ręk. Oś. Podklejanie, patrzenie na kreski, tu jak jest kształtowanie płaszczy, te linie są ważne. Retusz. No i najpierw suche montaże. No to mamy jeszcze. Patrzenie na kreski, tu jak jest sklejone. Te linie są ważne, bo to... Zobaczymy, co wyjdzie z tego. Mamy jeszcze. No to mamy jeszcze. Żeby walczyć. Jeszcze możemy też to puścić. Mamy cyk. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. Możemy połączyć. Wywalczyć. Połączony. Połączony. Blade. Cyk. Blade. Runner. Runner. O. Tu niech zgnia. Terpię zapomniał. Pokazać. Połączony. Blade. To byśmy mieli tak. Ten element. Runner. Więc mamy teraz do połączenia. Zgnia. Dobra, też bym zapomniał pokazać. To byśmy mieli tak. Ten element. O! Więc mamy teraz do połączenia. Na razie nie składam. Później się jak już zrobimy kokpit. Tak. Mamy tak. Później łączymy tak. Więc mamy tak. Na razie nie składam. No. Później łączymy tak. Zrobimy kokpit. Mamy tak.
Nie klejam. Łączymy tak. O. No, trzeba tutaj ładnie dołączyć, tak, żeby skrzydło nam były. Tak, będzie ten element tu. Ten element tu. Tak. I ten element tu. Skrzydło nam były. Tu będziemy robić. Będzie ten element tu. Ten kokpit. Wytniemy. I go włożymy z tej strony. Więc sobie nakleimy na to i go będziemy robić, spasujemy. Więc kokpit. Dziękuję, że będziecie to oglądać. I go włożymy. Dziękuję, z tej że w ogóle jesteście do tej pory, że was pasujemy. To interesuje. Nie ukrywam, modelarstwo kartonowe, tak jak w jednym komentarzu było. Że będziecie to oglądać. Jest pracochłonne, ale daje dużo satysfakcji, tak? Jesteście do tej pory. Może to przekładać się później na coś innego. Nie ukrywam, modelarstwo kartonowe. Więc ostatecznie było. Może być zawsze coś takiego. Wcześniej był film robiony, jak tak? Zaczynaliśmy. Może jak zacząć, jak czytać, na co zwracać uwagę w ogóle w opisie, ostatecznie w instrukcjach, w rysunkach, tak, które podpowiadają, jakie rzeczy używać. Wcześniej był film robiony. Więc jeszcze raz dziękuję. Zaczynaliśmy. Pozdrawiam. Jak zacząć, jak czytać, na co zwracać uwagę w ogóle. Jeśli w opisie, są jakieś pytania, w instrukcjach, zawsze, w rysunkach. Zawsze staram się odpisywać. Jakie rzeczy używać. Nie ukrywam, że to też jest dla mnie pewien kierunek. Pozdrawiam. Na co zwracać uwagę, bo nie jestem alfa i omega i pytania, się nie z tym nie kryję. Robię, bo się dobrze bawię. Wam też to życzę dobrej zabawy, bo życie nie polega tylko na pracy i trudnościach życiowych, tak, zawsze będą. Kwestia tylko, jak sobie z tym radzimy, jak możemy naładować akumulatory, żeby znów iść to w życie. Codzienność jest codziennością, rachunki, jakieś sprawy w firmie, w rodzinie, między żoną a mężem, teściową i w ogóle. Jest dużo, dużo różnych tematów. Wypalenie zawodowe, tak, sens życia. Jakieś sprawy w firmie, w rodzinie, moje strony chciałbym żoną, wam mężem, teściową i w ogóle pomóc, tak. Dużo, dużo różnych tak tematów. Może odnaleźć ten sens, albo chociaż chwilę spokoju, życia, a może coś fajnego z tego wyjdzie dla was. Moje wspólne robienie modeli z dziećmi, pomóc, albo jakieś młodsze osoby oglądają, to może tatę namówią do tego, albo wujka, kto wie. Zachęcam do tego, ponieważ może wspólna, uczymy się pewnej przestrzeni, dziećmi, widzimy jak to lepić, widzimy, że powiedzmy w 3D, co teraz jest znane, wiemy, że tu jest z tej strony tak, a z drugiej strony też coś jest, tak, jak łączyć, widzimy jak to lepić, to wbrew pozorom wpływa później na całe życie. Dziękuję, pozdrawiam, dobrej zabawy. Jak łączyć, ostatecznie zrobiliśmy kokpit, później zrobimy skrzydła i środek, tak? Życie, w jaki sposób. Ogon dołożymy, więc jakby dziękuję, już konkretnie, a trzecią jakby ostatecznie zrobiliśmy kokpit, trzecim montażem zrobimy już elementy te i środek, tak? Malutkie, tak? Już jakby dołożymy, mamy bryłę główną i już później będziemy już te dodatki dokładać, śmigło. Mam pomysł na to śmigło. Trzecim montażem kręciło się. Już elementy te. Zobaczymy jak wyjdzie, wtedy malutki, będziemy wiedzieć jak kabelki jakby podciągnąć, jak rezystory główną, podłączyć, czy jak to śmigło. Czy na pomysł na to śmigło. 6V. Ono kręci, może na jedną baterkę, 1,5V. Może jak wyjdzie, wtedy będziemy wiedzieć jak kabelki. No myślę, że będzie fajna zabawa. Polutujemy, połączymy. Będzie jakiś ruch, tak? Powie się o zobaczniku jak. Może na jedną baterkę. Wyszło fajnie, albo papa, tata, zobacz, papa, tata, no, myślę, że będzie dziadek, zabawa. Zobacz jak zbudowałem sam i będzie fajnie. Będzie jakiś ruch, tak? Miło mi, pozdrawiam i do widzenia. Jak wyszło fajnie, albo papa, tata, zobacz, papa, tata, dziadek, zobacz jak zbudowałem sam i będzie fajnie. Miło mi, pozdrawiam i do widzenia.